spadł śnieg, jest zima, prace na zewnątrz praktycznie ustały, chociaż zima, ziemia nie jest zmarznięta, wykopy są prowadzone, ale dzisiaj postanowiliśmy na kampusie Państwowej Szkoły Wyższej być w środku i pokazać Wam, co się dzieje właśnie w środku, bo tego jeszcze nie było. Ze mną Leszek Kozłowski, koordynator inwestycji, sekcja inwestycji Państwowej Szkoły Wyższej. Tak. Panie Leszku, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Jak widać, to są już prace wykończeniowe. W tej chwili jesteśmy na korytarzu skrzydła zachodniego. I tutaj, jak widać, jest tak, przygotowane instalacje elektryczne położone, przygotowanie do sufitu podwieszanego, który będzie tym ostatnim elementem, ściany przygotowane do malowania, miejsce na osadzenie futryn i drzwi. W tym momencie to są prace związane na korytarzach. Jak widać, płytki, posadzki to są już elementy zakończone, już prace będą wykończeniowe. Jeśli chodzi o pokoje, bo tutaj mamy właśnie przykład tych pokoi studenckich, to mamy przygotowane do malowania. Instalacje sanitarne są położone, zakończony będzie tak zwany biały montaż, czyli już tylko i wyłącznie przybory, a więc kabiny, wyposażenie, baterie, takie rzeczy. Ten montaż już trwa. Ten montaż trwa, ale można powiedzieć, że taki obrazowo, glazura ułożona. No to jak każdy ma porównanie z tym, co tam robi w domu, czy ten. Od poniedziałku układanie posadzek. Najważniejsze, instalacja grzeje. Mamy już instalacja CO. Jest 2 miesiące, budynek ogrzewany. Także planujemy w tej chwili wszystkie te sprawy związane typowo z wykończeniem, a więc posadzki, montaż urządzeń i przygotowanie do już wyposażenia, a więc mebli. To będzie w połowie marca. Planujemy już takie przykładowe sprawy związane z docelowym wyposażeniem. To jest połowa marca. Przenieśmy się do jednego z takich pokoi. Standardowe wyposażenie w tej chwili części tej łazienkowej, toalety i pokoju. Za moment pokażemy taki bardziej wykończony pokój. Koryta trzeciego piętra, część zachodnia. Pokój studencki, jeden z, właśnie z ilu takich pokoi? Dwuosobowy, mamy 96 pokoi, z tym, że tam oczywiście są jeszcze te trochę trzeba rozróżnić, gdyż mamy pokoje dla niepełnosprawnych, one są troszkę większe, troszkę w innym standardzie i jest kilka takich pokoi, które mogłyby pełnić troszkę inną rolę. To są na pierwszym piętrze. Nazwijmy to takie bardziej gościnne, to znaczy chodzi o to, że to jest taki reprezentacyjny pokój, który może być do bardziej złożonych funkcji, nazwijmy. Zajmowaliśmy je tak zwane apartamenty. Tak jest, ale to taka nazwa umowna, gdyż faktycznie jest to w całości przeznaczone na potrzeby studenckie, także to jest tylko ta nazwa umowna. Może się zdarzyć konferencje czy inne rzeczy, a więc o podwyższonym standardzie powiedzmy ten kilka pokoi. Wróćmy do tego, co jest już w standardzie, już w tym momencie zamontowane, co funkcjonuje w tych najbardziej wyposażonych, już wykończonych pokojach. Tutaj mamy pokój, który składa się, to jest część taka wejściowa, przedpokój. W tym miejscu będzie szafa typu, bo to najlepiej operować takim systemem typu komando. Tam jest drzwi rozsuwane, wieszak, z lustrem tutaj będą te drzwi. To jest ta część wejściowa. Po prawej stronie od wejścia w tym momencie mamy łazienkę. Prysznic, a więc kabina prysznicowa, grzejnik łazienkowy, umywalka w standardzie z szafką oraz ubikacja, nazwijmy to typu gebelit, bo to jest nazwa co prawda obowiązująca dla danego wyrobu, ale to ten system po prostu chowany w ścianę rzeczy. Dodatkowo tu należy zwrócić uwagę na to, że każda łazienka jest opomiarowana, każdy pokój, a więc opomiarowany, każdy będzie odpowiadał za zużycie energii tyle, ile rzeczywiście zużyje. Woda, tutaj mamy liczniki wody, można je również przekazywać zdalnie, a więc centralnie i każdy jest opomiarowany pokój indywidualnie w energię elektryczną. Dodatkowo jest rzecz taka Wi-Fi, a więc łączność bezprzewodowa w całości akademika, we wszystkich tych rzeczach. Każdy pokój standardowo jest wyposażony w instalację, dwa gniazda komputerowe. Jedno dodatkowo gniazdo do ewentualnie telewizji cyfrowej bądź przekazu telefonicznego i oprócz tego jeszcze gniazdo normalne, analogowe do podłączeń telewizji. W standardzie mamy dwa łóżka będą tutaj, szafki, krzesła, stoliki, lodówka, czyli taki można powiedzieć
Średni standard obowiązujący w Europie hotelowy, także tutaj nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o zamierzenia i wyposażenia. Tak na marginesie i satyrycznie te łącza telewizyjne mnie interesują. Czy Biała Podlaska TV będzie do odbioru w tych łączach? Tak, będzie do odbioru. Radio Beeper również. Na pewno. Przeniesiemy się teraz, na moment pokażemy tylko te pokoje, że tak powiem, w wyższym standardzie, jak one są rozłożone. Zapraszamy. Pierwsze piętro, chyba nadal część, chyba zachodnia, albo centralna, taka lekko już. Jeden z trzech, nazwijmy to, apartamentów. Czym się różni od zwykłych pokoi? Jest to nieco większa powierzchnia. Tutaj mamy rzecz, która nie występuje w innych pokojach. To jest tak zwany aneks kuchenny, który będzie tutaj w tej części, o możliwość podłączenia zlewo zmywaka, czyli tu będzie wyposażenie kuchni. To jest taka salon z częścią, no, taką wielofunkcyjną, nazwijmy to. Oraz tutaj jest ta część, przedpokój, rozumiem? Duży, szeroki przedpokój z możliwością wieszenia garderoby i tam różnymi innymi rzeczami. Oraz mamy tutaj ten pokój, który byłby, nazwijmy to, sypialnią. To taki, rzeczywiście to jest pokój typu apartament hotelowy w tego systemie. To jest, mówię, na takie już ewentualnie możliwości konferencyjne, ewentualnie jacyś goście, czyli ten standard podwyższony. No, należy przewidzieć w sytuacji, kiedy mamy, pod nami jest centrum badawcze, a tutaj mamy trzy kondygnacje pokoi studenckich. Także mamy w tym skrzydle, w tym ciągu takich kilka pokoi właśnie na te podwyższone standardy, co oczywiście faktem jest, że oprócz tego wszystkiego normalnie mogą pełnić również funkcję zwykłego pokoju studenckiego, bo należy patrzeć, że w okresie letnim, kiedy akademik przestaje pełnić swoją funkcję akademika, należy również zwrócić uwagę, że to może pełnić funkcję hotelu, a więc zwiększa to możliwości tej bazy turystycznej naszej miejscowości. Także funkcjonalność samego obiektu. Jak i funkcjonalność samego obiektu, bo wiadomo, że w dobie dzisiejszej sytuacji finansowej musimy również patrzeć na to, że należy też również zarabiać. A na takim czymś, jak taki obiekt, on musi również się w jakikolwiek sposób... Zapytam, bo zapomnieliśmy o tym powiedzieć wcześniej, na trzecim piętrze. Pokoje studenckie, tutaj jest aneks kuchenny. Jak to będzie rozwiązane dla samych studentów? Na każdej kondygnacji znajdują się dwie kuchnie. Z kuchenkami, z mikrofalówkami, z meblami kuchennymi, ze zlewozmywakami i tak dalej. Tak więc przygotowanie posiłków odbywa się w każdej części... Część wspólna kuchni. Natomiast w każdym pokoju znajduje się lodówka. I na wyposażeniu. A lodówka, czyli taka możliwość, no, nazwijmy to, drobnych rzeczy przygotowania, więc napój, herbata, kawa, ewentualnie jakieś rzeczy związane tam właśnie z funkcjonowaniem lodówki, napoje zimne. No, kłopotliwe byłoby przygotowywanie takich aneksów kuchennych w każdym pokoju, bo to nie raczej każdy, kto ma doświadczenia z akademikiem, ze studiowaniem, to mniej więcej zdaje sobie sprawę, że aż taki nadmiar to chyba nie jest potrzebny. Te pokoje tutaj akademik właściwie spełnia taką funkcję, no, chyba jak widać, takie bardziej, no, hotelowe, funkcję hotelową, a te kuchnie stanowią uzupełnienie. W tym wypadku jest to troszkę inaczej, bo tu jest jak gdyby zamknięty, jeden taki zamknięty element z kuchnią, sypialnią, możliwością na przykład pracy jakiejś, także, że no, to jest szersza funkcja tych pokoi po prostu jest. Tą dzisiejszą wycieczkę i spacer po kampusie Państwowej Szkoły Wyższej, który powstaje, jest wykańczany. Zakończymy w centrum wentylacji, pokażę Wam szafy, które będą pompować powietrze świeże, nieświeże, wypompowywać powietrze z części badawczej. O części badawczej powiemy w kolejnych odcinkach. Schodzimy. Clean room, to jest to pomieszczenie. Tak jest, to jest czysty pokój do badań, który tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, wchodzi się do pomieszczenia. Tu będzie śluza, przechodzi się przez śluzę, będzie tutaj całkowite założenie kombinezonu, oczyszczenie i wszystkie rzeczy z tym związane, jest pełny reżim, prysznice powietrzne i wchodzi się do części czystej,
a z tej części czystej jeszcze do tej, można powiedzieć, najbardziej czystej, więc tej, gdzie jest rzeczywiście warunki ekstremalne, jeśli chodzi o czystość, panują, to są wręcz niewyobrażalne, bo to ilość kilka mikronów na metr sześcienny, także to są już takie warunki naprawdę ekstremalne. I to będzie się znajdowało mniej więcej na wysokości tego okna, pomieszczenie o kilku metrach kwadratowych do już takich naprawdę zaawansowanych bardzo badań. Coś więcej na ten temat? Kto będzie z tego pomieszczenia korzystał? Mógł korzystać? Praktycznie to są nasi informatycy, którzy, bo robią, to są badania dotyczące powłok, nakładania powłok na rzeczy związane z ogniwami fotowoltaicznymi. To są takie już bardzo zaawansowane, szczegółowe badania. Należałoby się zapytać, w następnym... Informatyków tutaj. Informatyków, ażeby dokładnie przekazali, bo to nie chciałoby się przekłamać. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące i to można powiedzieć, że to są badania unikatowe w naszej skali, w skali kraju, a być może nawet w skali europejskiej, bo to są bardzo zaawansowane już rzeczywiście te badania. Na koniec przeniesiemy się do jeszcze jednego ciekawego pomieszczenia. Zapraszam. No jesteśmy tutaj, gdzie się chciałem, żebyście z nami przyszli. Panie Leszku, fachowa nazwa tego pomieszczenia. Gdzie się znajdujemy? To jest jedno z pomieszczeń technicznych, akurat związane z wentylowaniem i schładzaniem, czyli taka klimatyzacja. Co tu się znajduje? To jest centrala wentylacyjna obsługująca pomieszczenia badawcze na parterze. Bo dotyczy to w tej chwili te urządzenia nawiewno-wywiewne, dotyczą właśnie tej części naukowo-badawczej. Większość pomieszczeń ma schładzanie przewidziane i nawiewy, a więc taki dosyć duży komfort, bo ze względu na rodzaj badań jest przewidziana większa krotność wymiany aniżeli w standardowych, zwykłych pokojach. No i w związku z tym to powietrze musi być ogrzane, schłodzone, ilość razy wymienione, odzysk ciepła, no i stąd właśnie taki, a nie inny układ tych tutaj. Kto nam to montował? A tutaj to jest całym wykonawcą, jak wiadomo, jest Budomex, natomiast akurat jednym z podwykonawców to jest nasza firma rodzima, która można powiedzieć, że przez płot funkcjonuje. To jest koncept pana Kawki, który tutaj akurat mają doświadczenie, robili te rzeczy, bo podobne rzeczy już są wykonywane. Nie są to już takie, powiedzmy, rzeczy, tak, to są raczej już można powiedzieć wręcz standardowe. Jeśli ktoś z konceptu nas ogląda, to niech będzie pewny, że niedługo was odwiedzimy, zapytamy się, co tu jest dokładnie ciekawego i co jeszcze, jakieś ciekawe rzeczy są montowane w kampusie. Na koniec ciekawostka, niech pan potwierdzi, 24 km kabla sieciowego zamontowane na kampusie. No być może nawet więcej, dlatego że oprócz kabla sieciowego mamy jeszcze kable właśnie do połączeń komputerowych. Także tych kabli tutaj to faktycznie są kilometry. Dokładnie to nie powiem ile w metrach, ile tego jest, ale to można się zabawić i to policzyć, bo jest tego bardzo dużo. Sam fakt, każdy pokój to jest ilość punktów normalnego poboru energii elektrycznej, a oprócz tego jeszcze właśnie sieci komputerowe. A jeszcze oprócz tego wszystkiego mamy na przykład tutaj dodatkowo założone światłowody, ten bezpośredni na biurko, a więc już takie naukowo-badawcze, już wyjątkowe rzeczy. No i tutaj te pomieszczenia naukowo-badawcze są jeszcze troszkę inaczej wyposażone. Także tych kabli rzeczywiście to jest bardzo dużo. Kolejna wizyta w kampusie dobiega końca. Kampus ulica Sidorska, Państwa Szkoła Wyższa. Będziemy tutaj dosłownie za kilka kolejnych dni. Zobaczymy kolejne postępy w pracach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.